Wojsko nad morzem, wojsko na plaży, wojsko w nadbałtyckich kurortach. Ale to nic dziwnego, to wakacyjne polowanie na rekruta. Armia szuka chętnych do zawodowej służby, gdzie tylko może, a może w czasie wakacji to jest miejsce idealne. Jan Błaszkowski. Na brzegu Bałtyku. To może tak polecisz, co? Wakacyjne. Żołnierze szturmują plażowe parawany i okopanych w morskim piasku turystów. Na bałtyckich bulwarach zasypują ich gradem ulotek i gadżetów. No. Dlaczego nie? Dlaczego nie mamy informować, że właśnie jest taka możliwość, że jest służba? Wojsko wzięło na cel Polaków na wakacjach. Tak zwane mobilne punkty informacyjne stanęły przy plażach i w centrach nadmorskich kurortów. Przez cały lipiec i sierpień odwiedzają najbardziej oblegane latem miejsca, czyli wybrzeże Bałtyku, Warmię i Mazury. To tam werbuje się.